kiedy Polska została przyłączona do Unii Europejskiej, a być może nawet wcześniej, kiedy już chciała się przyłączyć do Unii Europejskiej, no zresztą niecała się chciała przyłączyć, ale mniejsza z tym, mamy do czynienia z takim narastającym zjawiskiem kibiców piłkarskich, którzy zaczynają się aktywizować politycznie, co wywołuje zaniepokojenie nie tylko miejscowych Volksdeutschów, ale również zaniepokojenie państw ościennych, zwłaszcza Niemiec, które nie życzą sobie, żeby tutaj jakieś agresywne nacjonalizmy powstawały. Warto przypomnieć, że w roku 2000, kiedy to niemiecki kanclerz Schröder przyjechał do Gniezna, żeby spotkać się z przywódcami 5 państw Europy Środkowo-Wschodniej, to powiedział im między innymi, że Unia Europejska będzie energicznie zwalczała agresywne nacjonalizmy. No i w związku z tym Volksdeutsche, w przypadku Polski to Volksdeutsche z Platformy Obywatelskiej, bardzo energicznie tam potępiają ten ruch. Podobnie zresztą jak, że tak powiem, organ żydowskiej diaspory w Polsce, Żydowska Gazeta dla Polaków pod redakcją potomka sowieckich kolaborantów Adama Michnika. Proszę Państwa, co to jest? Skąd się ten ruch wziął? No, to jest takie, to jest rezultat po pierwsze zmiany pokoleniowej. Otóż narodziło się nowe pokolenie, które już nie zna komuny, nie doświadczyło na własnej skórze przemocy. W związku z tym niczego się nie boi i myśli, że wszystko jest możliwe. No i daje temu wyraz publicznie w postaci rozmaitych inicjatyw, takich na stadionach, tam tego, ale również w postaci takich działań, które ich zdaniem, zresztą nie tylko ich zdaniem, wyrażają pewien program patriotyczny, to znaczy, żeby się nie dopuścić do wynarodowienia Polaków, do przekształcenia narodu polskiego w taki nawóz historii pod egidą Adama Michnika. No i w związku z tym narastają napięcia. Ten ruch kibicowski, przez przeciwników nazywany pogardliwie kibolowskim, to jest ruch taki trochę amorficzny, to znaczy on nie ma bardzo wyraźnego oblicza ideowego. Być może ze względu na różnorodność uczestników tego ruchu i rozmaite zapatrywania, ale jedno o nim można powiedzieć, że jest to ruch patriotyczny, zwłaszcza w sferze symboli. Zwłaszcza w sferze symboli. Może to nie jest takie tam wyczerpujące, ale no dobre i to, jak nic innego nie ma. Zresztą warto zwrócić uwagę, że nie tylko w Polsce, tylko w innych krajach członkowskich, w innych krajach europejskich też to mamy. To jest reakcja na taki internacjonalizm unijny pod szyldem europejskości. Ja nie znam dobrze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, w niektórych byłem, w innych nie, ale na przykład we Francji trochę zdążyłem poznać tamtejsze stosunki. No i muszę powiedzieć tak, że nie spotkałem tam ani jednego człowieka, obracałem się w różnych środowiskach, który by powiedział o sobie, że jest Europejczykiem. Żadnego takiego nie spotkałem. Spotkałem Bretończyka na przykład, który mówił, że on nie jest Francuzem, tylko Bretończykiem, chociaż żadnego innego języka poza francuskim nie znał, ale Europejczyka żadnego nie spotkałem. W Polsce od Europejczyków aż się roi, po prostu nie można splunąć, żeby nie trafić w jakiegoś Europejczyka, ale to moim zdaniem wynika z dwóch cech, z takich kompleksów i skłonności naszych mikrocefali do imitatorstwa. Taki Kuba Wojewódzki na przykład o niczym innym nie marzy, tylko żeby go wzięli za cudzoziemca. No to jest właśnie żałosne i reakcja tego ruchu kibicowskiego
jest na tym tle bardziej zrozumiała. Oni się nie wstydzą swojej tożsamości, tak jak Agnieszka Razwańska nie wstydziła się swojego katolicyzmu. No i nie widzą powodu zresztą, żeby się przed kimkolwiek z tego tłumaczyć. No i w związku z tym są znienawidzeni przez zwłaszcza Volksdeutschów, takich, którzy tam ze stronnictwa pruskiego, którzy na szczęście, nie wiem czy na długo, utracili pozycję lidera sceny politycznej. Ostatnio usłyszałem o takiej inicjatywie, żeby tutaj w sposób właściwy hymn polski śpiewać, zwłaszcza ten sam początek, że jeszcze Polska nie zginęła, zamiast póki my żyjemy, to kiedy my żyjemy. No, w ogóle to sformułowanie wydaje się niefortunne, bo gdybyśmy zakładali, że jak my przestaniemy żyć, to Polski też nie będzie. Otóż wydaje się, że powodów do aż takiego pesymizmu nie powinno być. Powinniśmy mieć dzieci, powinniśmy reprodukować polskość i patriotów w następnych pokoleniach. Krótko mówiąc, naród powinien istnieć. Tym bardziej, że no, żadne pokolenie, a zwłaszcza współczesne, nie może o sobie powiedzieć, że to ono Polskę stworzyło. Nie, ono Polskę zastało. To całe tysiąclecie się na to złożyło, żeby Polska istniała. I my jesteśmy tylko depozytariuszami pewnego dziedzictwa, które nie myśmy stworzyli i które mamy przekazać następnym pokoleniom. Nie wiem, w jakim kierunku powinna iść zmiana początku polskiego hymnu narodowego, ale wydaje mi się, że nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co się dzieje w sferze realnej, a nie w sferze symbolicznej.